No niby człowiek wiedział, ale jednak się łudził. Witam was bardzo serdecznie. Takim akcentem zaczynamy sobie dzisiejszy film. Lecą skrzyneczki Szafir. Na sam dobry początek tego odcinka 3500 zł koszt takiej batli. No i tak jak wam wspomniałem... Ostatni to jest dziewiątka Szafir! Tak, dziewiątka Szafir, sorry! Dziewiątka Szafir! Patrz to! Patrz to! Patrz to! Patrz to! Wszystko zabierało ostatnio! Wszystko zabierało ostatnio! Mówiłem ci, że w końcu musi być kiedyś dobrze. Zajebiście! No i mamy to, ej, bo ja tutaj tak zaczynam ten odcinek takim, wiesz, no klimatem tej euro, wiesz, no na 90 jakieś 9% żegnamy się już z tym turniejem, a tu spadałem dziewiątka Szafir, stary, za 60 000. No mówiłem, że przez te wszystkie filmy, które próbowałem otwierać te skrzynki właśnie pryzmatyczne, no nic mi nie leciało, no nic nie chciało mi polecieć, a tutaj bęk M9 Szafir, stary. No M9 Szafir po prostu. No fantastyczne, naprawdę fantastyczne zaczęcie tego filmu. No nie pamiętam, kiedy tak ostatnio film zaczęliśmy. No chyba jak trafiliśmy te dwie Dragonlory. No ale jak dało, no to trzeba zrobić jakąś bitewkę jeszcze tutaj. Generalnie, no oglądaj film do końca, bo będzie oczywiście hasło konkursowe podane w trakcie filmu. Oczywiście jak chcesz wygrać skina, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, no komentarzek oczywiście z hasłem konkursowym. Oczywiście dąż na Discorda i użyj kodu Kroxxi na CSGO skins. Jak osobą pełnoletnią oczywiście jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku, sobie bądź klikniesz tutaj magiczny plusik i wpiszesz sobie oczywiście kodzik Kroxxi przez 2x. Dajcie on skrzynkę na start za free. Oczywiście 10% więcej do każdej płaty, kodu możesz oczywiście używać do woli, a jak używasz kodu Kroxxi, to stary jesteś top G, bo możesz jeszcze dodatkowo wziąć udział w konkursie na pięknego Huntsmana Ultra Fiolet o wartości 1000 zł. Jak oczywiście z kodem Kroxxi wpłacasz, to wyślij mi nagranie na Discorda i będziesz oczywiście mógł wziąć udział w konkursie na kosę. No, tak jak wspomniałem, kosa, no myślę, nie byle jaka, każde 2 zł wpłacone z kodem oczywiście, to jeden bonus respektu. Im więcej bonusów oczywiście zbierzesz, tym większa szansa na wygraną. No i oczywiście każda osoba biorąca udział dostaje nagrodę gwarantowaną w postaci rangi na Discordzie. 7 teraz tutaj skrzyneczek na buście tutaj Szafir. No, jak już zaczęliśmy tak dobrze z tymi Szafirami, no to zróbmy dzisiejszy odcinek z Szafirami, ok? Możemy się tak umówić, że w momencie, gdy oddała nam tak bardzo ta skrzynka, zrobimy sobie cały odcinek z Szafirami, a następny, dajmy na to, no postaram się dzisiaj wszystkiego nie przepierdolić, tak? A następny odcinek zrobimy sobie, no właśnie, i od ciebie to zależy, stary, i niech to będzie hasłem konkursowym. Napisz w komentarzu, którą właśnie z tych skrzynek pryzmatycznych mamy przetestować w następnym odcinku. Bo wiesz, no, był odcinek, gdzie testowaliśmy wszystkie naraz, tak? Zrobiliśmy tam parę batli, no ale tam, no troszkę, że tak powiem, ten budżet był za mały, żeby coś tam móc zadziałać więcej na tych skrzynkach, no ale dzisiaj, no naprawdę uderzyło solidnie. Naprawdę uderzyło solidnie tą M9, więc budżet jest. No to niestety batla przegrana, więc napisz oczywiście, którą z tych skrzynek pryzmatycznych mamy przetestować w następnym odcinku. No mamy tutaj naprawdę dużo ładnych skrzynek do wyboru. Może spróbujemy sobie tą skrzynkę otworzyć na buście, ale tak normalnie. 1180. Zobaczmy. No chyba to jest mój najdroższy tekst, stary, w życiu. Coś mi się wydaje. 55 zł. 55 zł. No nie jest to definitywnie item, po który tu przyszliśmy. No, dokręć się do tego Szafira. Ale te Szafiry tak ładnie tutaj wyglądają. W ogóle, jak wychodziły te Szafiry w CS2, to one tak pięknie, stare, wyglądały. A potem chyba je Valve zepsuło. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Właśnie pamiętam, że ludzie potem narzekali z powrotem na wygląd właśnie tych Szafirów. No ale no naprawdę są tak piękne noże. One w ogóle chyba bardziej fioletowe, znaczy bardziej fioletowe były w CS-ie Go chyba. A teraz właśnie są takie bardziej niebieskie, takie, no takie właśnie szafirowe, nie? Więc no dla mnie jak najbardziej się podoba, ale no nie podoba mi się to, co tutaj się dzieje. No dwie skrzynki już tutaj no nic pokazują, więc no trzeba sprawdzić 3500 zł, no to jest otwarcie naprawdę mocne, ale no ja też tutaj no kontroluję się, żeby nie zjechać jakoś mega... Co ty gadasz? Co ty gadasz? Patrz to! Patrz to! Bang, kurwa! Buu! Buu! Kto jest królem? Kto jest królem, stary? No powiedz to! No powiedz to po prostu! Ja pierdolę! Ale banger, stary! Ale banger! Mówiłem, że w końcu odda. No jak pierdolnęło, no to konkretnie. Ja nie mogę. Fantastyczna sprawa, naprawdę fantastyczna sprawa. A już chciałem odpuścić, i pójść na battle. Chciałem pójść na battle i normalne te skrzynki rzucić, nie na buście. Bo kurczę, tak sobie myślę, kurczę, 3,5 koła, nie leci mi nic. Co kurwa? Patrz, nic mi nie leci przez tyle czasu. Nic mi nie leci. I teraz patrz, bęk! Rozbija bank! Po prostu! Nie no, jedną sobie zostawię tą M9, ale kurczę, no taki słodko-gorzki trochę ten odcinek, no bo mówię, kurczę, po tym meczu Polaków, no tam wiesz, no kurczę, każdy się łudził, no ja tak naprawdę też powtarzałem, że mi się wydaje, że ta Austria, no tak na spokojnie jest do jebnięcia, nie? No ale no wyszło jak zawsze, tak? Wyszło jak zawsze. No generalnie wydaje mi się po prostu, że no na początku nikt się nie łudził jakoś specjalnie, jak patrzyliśmy na tą grupę i tak dalej, nie? No bo no kurczę, no chyba jedna z grup śmierci tak naprawdę, jeśli chodzi o to Euro. No Polska, Francja, Holandia, Austria, no naprawdę mocne ekipy. Oho, no i w końcu coś dla bota poleciało. No ale wtedy się nikt nie łudził, tak? No ale kurczę, wydaje mi się, że z tą Holandią pokazaliśmy o tyle naprawdę fajną piłkę i fajnie się przyjemnie to oglądało, no że ludzie zaczęli się właśnie łudzić i patrząc na tą grę, kurczę, no tak realnie myśleliśmy, wydaje mi się, że mamy jakieś szanse realne na wyjście z tej grupy. No ja mówiłem, że według mnie Austria jest na spokojnie tutaj do ogrania. No ale no wyszło jak zawsze, tak? Kurczę, jak spytasz o kupon, a weź stary, nic nie mów. Generalnie ostatnio Bookmacher zrobił fajną promocję, że wystarczy, że Polska będzie chociaż przez sekundę prowadziła, nie? I kupon masz rozliczony jako wygrany. Tam na kursie chyba 5 coś było, jak graliśmy z Holandią. No i no Polska strzeliła wtedy na 1-0, tak? I teraz przed meczem z Austrią była dokładnie taka sama... Wow! Dzień dobry! No, to jest solidny nożyk, naprawdę ładny. Ładny i solidny. I drogi. I właśnie ten Bookmacher zrobi taką samą promocję na mecz z Austrią. Tak samo, wystarczy, że Polska będzie chociaż przez sekundę wygrywać. No i aspekt, że przyspałem praktycznie... Obudziłem się praktycznie równo na tą bramkę dla nas, nie? Tylko była to bramka na 1-1. No gdybyśmy my strzelili pierwsi, albo gdybyśmy dostali karnego, tak? Który nam się należał. Generalnie sędziowanie tragedia. Naprawdę sędzia to powinien się podać do dymisji po tym meczu. Ale no kurczę... Gdybyśmy strzelili na 2-1, tam okazje były. No to kurczę, byłby wygrany kupon, tak? Byłby wygrany kupon. Znaczy nie wiem, czy jeszcze wygrany, bo jeszcze mam 2 bramki Francji w teorii i póki co chyba 0-0 jest. Tak mi się wydaje. Więc no jeszcze nie wiadomo, czy byłby wygrany. No ale... No kurczę... No tym razem się nie udało, tak? No patrzę, kurczę, wtedy mówię... No kurde, siadło, tak? No wygrywaliśmy z Holandią. I kurczę, mówię, no, z Austrią wydaje mi się, że też powinniśmy chociaż przez chwilę wygrywać. Jezus Maria! Co ty zrobiłeś, panie bocie? O kurde. No powiem tak, no ja się cieszę generalnie, że trafiłem te... Ile? 2, 3 M9? Ale kurczę, no Butterfly'a trafić to też... No kurczę, chciałbym, tak? Bardzo piękny nóż, jeszcze szafir. No Jezus, piękna kosa, naprawdę piękna kosa. No generalnie, no tak, no jest 0-0 dalej, jest 26 minuta i co, no kurczę, batelkę przegrywamy, tak, i co? No nie widzę też, że tak powiem, szans, żeby do tego wrócić. No, tym bardziej, że tutaj mój oponent wydrapił sobie, no, takiego skromnego Butterfly'a za 65 000 złotych, tak? No ale, no to są właśnie te skrzynki szafir. No generalnie, no jesteśmy za robasy, tak? No jesteśmy za robasy. Mieliśmy, no ile tak naprawdę? Nie pamiętam, ile ta pierwsza batla kosztowała, ale miałem jeszcze w balansie koło trójki chyba, batla była chyba za 3,5. No to tak 6,5, nie? No maksymalnie 7 koła mieliśmy i kurczę... No naprawdę bank rozbity, tak? Naprawdę bank rozbity. Dobrze, że nie poleciał ten boi, bo byłoby mi smutno, tak? Że tutaj, bo nie dość, że trafił Butterfly, to jeszcze mój skin ciężko tutaj wydropiony poszedł jeszcze do niego, tak? No dobra, no rzucamy tą skrzynkę szafir i troszkę tutaj załamię schemat, bo jest generalnie nowa skrzynka, która... Tutaj 1680 zł i jest to razy cena tak naprawdę ametysta, no równo 2 razy cena ametysta, więc rzucimy sobie 5 takich skrzynek. Nie jest to jeszcze test stricte tej skrzynki, tak? Jakoś mamy taki budżet, to stary spodziewa się takich odcinków, że ohoho. Znaczy, no pewnie jak zwykle wyjdzie, że zobaczysz maksymalnie 2 takie odcinki grube i potem znowu będę musiał robić od 20 zł do kosy. No ale no zobaczymy, tak? Zobaczymy na następnym odcinku. Oczywiście testy tej skrzyneczki sobie zrobimy Gemstone. No i będziemy cisnąć dalej te skrzynki klejnotów, nie? Ale generalnie bardzo podobają mi się teraz te nowości wprowadzane, no bo tutaj najpierw skrzynki właśnie klejnotów, te właśnie pryzmatyczne, jak ja to lubię sobie nazywać. No i tutaj też właśnie skrzynka Gemstone, też właśnie w klimacie takich klejnotów. Generalnie super sprawa, nie? Mi się bardzo podoba. No ale zobaczmy, czy będę mógł tak powiedzieć, że podoba mi się rozegranie tutaj tej battle, bo póki co no... Skrzynek na buście, no nie są to dropy, których bym tu oczekiwał, tak? Generalnie to jest chyba z tego co pamiętam skrzynka z samymi kosami, ale nie jestem pewien, chyba tak, ale nie dam sobie ręki uciąć, tak? No ale no póki co dostajemy niestety na dziurę, no nasz najdroższy nóż to będzie chyba właśnie ten, a to jest Doppler, okej, myślę, że to Marvel Fate. No zobaczmy, jeszcze te skrzynki, no gamma Dopplerki. Wow! Ej, to emeraldy spadły! No dobra! I zobaczmy dalej. Ej, i znowu emeraldy, patrz tu! Ej! Nie no, tutaj skrzynka Gemstone, no jesteśmy na minus i tak. Znaczy nie, jesteśmy na plus. No, skrzynka Gemstone tutaj naprawdę ładnie się popisała. No ale tak jak wspomniałem, przeczytujemy sobie ją bardziej konkretnie w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam, co za dużo to niezdrowo. Pamiętaj stary, że najważniejsze to wiedzieć kiedy przestać. Ja dzisiaj umiem sobie powiedzieć stop, ale jeszcze 3 skrzynki tutaj na koniec dla widza pójdą. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Przypominał i patrz, dzień dobry, jeszcze tutaj Sapphire Glutknife. Na koniec, ile on kosztuje? Jestem ciekaw. 3300, okej, no nie jest to brzydki nóż. Przypominam oczywiście o kodzie Kroxxi, prawy górny róg. Klikasz sobie, wpisujesz kodzik Kroxxi, oczywiście skrzynka Stars za free, 10% więcej do każdej wpłaty, kod możesz używać dowolnie i weź sobie udział w konkursie na kosę, wyślij nagranie na Discorda, jak z nim wpłacasz. A jeśli z nami żegnam, trzymajcie się.